Pożary, wejścia na bieliznę, utraty stateczności. Dodatkowo ogromny wzrost ataków terrorystycznych, nie tylko przez Huti, ale też przez Somalijczyków. To podstawowy bilans wypadków w kwietniu 2024 roku. A na szczegóły zapraszam w podcaście. Kapitan Adam Jakubczak, podcast Władcy Wiatrów. Zapraszam do analizy wypadków morskich. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W ostatnich tygodniach zajęliśmy się mnóstwem nowych tematów, o które nas prosiliście, i mnóstwo tematów nadal zostało do realizacji. Jednak staramy się nie zapominać o tematach, które realizujemy systematycznie. I jednym z takich tematów jest podsumowanie wypadków statków konwencyjnych, tak zwanej żeglugi wielkiej, które dają nam dokładny, proporcjonalny obraz tego, co dzieje się na świecie. Jakiego rodzaju zaniedbań, wypadków, niedopatrzeń można się spodziewać. A dodatkowo, ponieważ podobnych raportów nie sposób oczekiwać od żeglugi rekreacyjnej, w 169 krajach IMO wypadków jachtów rekreacyjnych jest naprawdę dużo i naprawdę nie sposób ich podsumować. To raport z wypadków żeglugi konwencyjnej daje nam dość proporcjonalny obraz tego, jakich problemów, trudności i zaniedbań spodziewać się również na jachtach rekreacyjnych. Dlatego też nie zaniedbując raportów żeglugi wielkiej, dziś zapraszamy właśnie do niego. Dołączamy do niego komentarz, który również adekwatnie jest do żeglugi rekreacyjnej. A robimy to, żywiąc ogromną nadzieję, że również te wypadki przyczynią się do polepszenia bezpieczeństwa żeglugi rekreacyjnej. A w przyszłości będzie to bezpieczeństwo, które odbierzemy my i wszyscy uczestnicy każdego ruchu na wodach morskich i oceanicznych. A zatem zapraszam. Jednak zaczynając podsumowanie wypadków z kwietnia, chyba nie można ominąć wypadków, które miały miejsce zaledwie w ostatnich dniach na jednostkach pod polską banderą. To dramatyczne wypadki, których szczegóły na pewno opowiemy przy stosownym raporcie Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich, czy też omawianiu wypadków z maja 2024. A zatem, co wyjątkowego, co wzbudziło mój niepokój, i pewnie nie tylko mój, wydarzyło się w ostatnich dniach. Otóż po pierwsze, 24 maja, w godzinach rannych, daj młodzieży wyszedł w morze z macierzystego portu Gdynia. Wyszedł w morze w celu realizacji prób morskich po przeprowadzonych wcześniej kilkudniowych pracach serwisowych. Niestety w trakcie prób doszło do zetknięcia się części dziobowej jednostki z płcizną. Tak, daj młodzieży, zarządzany przez jednak kapitanów żeglugi wielkiej, a nie kapitanów jachtowych, wszedł na mieliznę. Na razie nie mamy żadnych informacji, że sytuacja ta zaistniała na skutek jakiejś awarii na pokładzie jednostki. Bo to chyba jedyne, co by ją usprawiedliwiło. W końcu dalej młodzieży prowadzony jest przez kapitana po akademii w szkole morskiej, a nie po w zasadzie nieistniejącym kursie kapitana jachtowego. Spodziewamy się, że otrzymamy szczegóły tej spektakularnej akcji, którą później prowadzono za pomocą holowników, żeby jednak dalej młodzieży zszedł z mielizny i wrócił do swojej żeglugi. No cóż, prawdopodobnie doczeka się jeszcze inspekcji, bo po dotknięciu tej jednostki z dynem ta inspekcja powinna mieć miejsce. No i też mam szczerą nadzieję, że nie wykaże ona konieczności następnych prac serwisowych. Ale to nie jedyna sytuacja dramatyczna, warta wspomnienia, która wydarzyła się w ostatnich dniach na jednostkach pod polską banderą. Otóż francuska prefektura na Atlantyku poinformowała, że w nocy z 23 na 24 maja doszło do zatrzymania jachtu pod polską banderą. Cała procedura zatrzymania miała być zarządzona przez służby celne z Centrum Operacyjnego Krajowej Dyrekcji Celnej Straży Przybrzeżnej w Nantes, jednak dla nas to kolejna zła informacja. Przekazano, że jacht płynący pod polską banderą w Zatoce Biskajskiej został zatrzymany przez statek celny. Za wykrycie tego jachtu w strefie karaibskiej i śledzenie jej do Zatoki Biskajskiej odpowiedzialna była Krajowa Dyrekcja Wywiadu i Dochodzeń Celnych. Przekazano, że 24 maja za zgodą polskich władz przeprowadzono przeszukanie jachtu na podstawie artykułu 17 Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Na pokładzie jachtu było dwóch członków załogi, którzy po zatrzymaniu chcieli zatopić jacht, a więc go podpalili. Ładunek został jednak skonfiskowany. Było to 406 kg kokainy.
Narkotyki były zapakowane w 19 bel. Po przeszukaniu zostały przekazane do Biura do Spraw Zwalczania Narkotyków w ramach systemu bezpieczeństwa wdrożonego przez Atlantycką Grupę Żandarmerii Wojskowej. Służby teraz ustalają narodowość osób, które płynęły jachtem. Prokuratura z miasta Brest utworzyła specjalne postępowanie w tej sprawie. Działania i śledztwo kontynuuje wyspecjalizowana jurysdykcja międzynarodowa WNE. Mam szczerą nadzieję, że nie okażą się te osoby na pokładzie jachtu narodowości polskiej. Niestety polska bandera dziś jest jedną z najprostszych bander w Europie. Po zgromadzeniu, wcale nie trudnym zgromadzeniu dokumentów, wystarczy umieścić je w specjalnym systemie online, by raptem za dzień lub kilka dni otrzymać banderę polską, o którą podobnie jak w innych krajach może wystąpić każdy członek Unii Europejskiej bez większych trudności. Warto dodać, że nie we wszystkich krajach tak to wygląda i w wielu krajach bez wejścia na pokład inspektora danego kraju i bez dokładnych oględzin jachtu, również części podwodnej, rejestracja jest niemożliwa. W Polsce jednak ta procedura została bardzo uproszczona, odkąd system elektroniczny REJA24 zarządza rejestracją jachtów rekreacyjnych. Odtąd procedury są wyłącznie online, są uproszczone, bez czasami obecności inspektorów. Akceptowane są również dokumenty inspektorów zagranicznych i czasem trudno dociekać o ich jakości. Dziś coraz więcej jachtów w Europie jest pod polską banderą, bo bandera w wersji rekreacyjnej nie zakłada w ogóle przeglądów, przeglądu gazu, przeglądu części podwodnej. Oczywiście możemy je zlecić na własną prośbę. Czasem są nawet zalecane, ale nikt ich nie egzekwuje. Zatem to jedna z najprostszych bander. I niestety, podobne wypadki pod jachtami z polską banderą, wypadki przemytu ludzi, przemytu narkotyków, broni, myślę, że spotykane będą coraz częściej, bo to konsekwencja takich postanowień, których celu nie rozumiem. Choć poniekąd można domniemać, że przeniesienie rejestracji jachtów do urzędów marszałkowskich wiązało się z kontrolą akwenu obecności jachtów i kontrolą opłat, szczególnie opłat związanych z podatkami za dochody uzyskiwane przez jachty. Czy te czynności warte były tego, byśmy dowiadywali się o właśnie takich spektakularnych wypadkach coraz częściej? A na to pytanie już słuchacze muszą odpowiedzieć sobie samemu. Niestety, wracając do wypadków statków konwencyjnych. Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym dochodziło do bardzo groźnych wypadków ataków na statki handlowe, których ilość ogromnie zmniejszyła się, choć niektóre nadal kontynuują swoją podróżę przez Morze Czerwone i Zatokę Gdańską. Jak podają międzynarodowe źródła analityczne w Clarkson Research, takich przejść statków w zależności od ich typów jest o wiele mniej niż bywało wcześniej. Chodzi o spadki rzędu 70%, nawet do 90% statków różnych typów, przepływających mniej przez te niebezpieczne regiony z powodu ataków terrorystów kierowanych przez prawdopodobnie Iran, a w konsekwencji i Rosję. Statki typu gazowce, których już od dłuższego czasu w ogóle nie widziano przechodzących w tranzycie w tym regionie, w zasadzie wszystkie zostały przeniesione na podróż dookoła Przylądka Dobrej Nadziei. Niestety, nadal bardzo niebezpieczna sytuacja panuje również na wodach Morza Czarnego. To w związku oczywiście z wojną z Rosją. Mimo tego, że Ukraina spektakularnie walczy z okrętami rosyjskimi na tym akwenie, co osobiście mnie bardzo cieszy, to nadal występuje tam bardzo wiele zagrożeń. Możliwość natknięcia się na postawione miny morskie oraz na ryzyko celowego lub przypadkowego strzału. Przypomnijmy, że tylko w ostatnich miesiącach Rosja sama ostrzelała własne kuty rybackie przez przypadek. Pomyliło im się. Tyle, że akurat ten wypadek miał miejsce na morzach Morza Bałtyckiego. Warto też dodać, że coraz bardziej napięta sytuacja panuje również na morzach południowochińskich w związku z starciami pomiędzy Chinami a Filipinami. Doszło tam do kolejnego poważnego incydentu, podczas którego na skutek użycie przez chińskie okręty armatek wodnych doszło do uszkodzenia jednostki filipińskiej. Otóż oprócz niebezpieczeń związanych z rywalizacją polityczną, z toczącymi się konfliktami, dochodziło również do wielu zwyczajnych szkód występujących w transporcie morskim. A było ich naprawdę całkiem sporo. Na dodatek były to szkody podobne do tych, które obserwowano wcześniej. Szkody związane z zaniedbaniami
ale też szkody związane z błędem ludzkim. Dochodziło do wejść na mieliznę, kolizji, awarii technicznych i szkód osobowych. A zatem jak wyglądały najbardziej spektakularne wypadki tego czasu? Otóż 22 kwietnia doszło do kolizji dwóch statków, kontenerowca i drobnicowca. Otóż co ciekawe, nagranie obu statków po kolizji dostępne jest i udostępnione przez Straż Wybrzeża Guardia Costiera. I link do niego będzie również w naszym podcaście. Serdecznie zapraszam. Już 23 kwietnia chemikaliowiec wypływający z Iskander Global Terminal Turcji wszedł na mieliznę. Po zejściu i nadaniu informacji przez załogę lokalne władze zadziałały bardzo sprawnie. Z tego też względu jednostka bardzo szybko została ściągnięta z mielizny, odchowywana na kotwicowisko i nie odnotowano żadnych zniszczeń ani zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Tego samego dnia masowiec należący do japońskiego armatora również wszedł na mieliznę. Do zdarzenia doszło w rejonie Bahia Blanca w Argentynie. Statek z ładunkiem zboża kierować się miał do Malezji. Uwięziony na płciźnie masowiec przyblokował kanał pomiędzy bojami 1 i 11. Podejmowano kolejne próby ściągnięcia jednostki za pomocą holowników, ale bardzo długo okazało się to bezskuteczne. Otóż wejścia na mieliznę nawet dla statków nie są czymś niespotykanym. Dla jachtów zdarzają się bardzo często. Warto by jednak pamiętać, że uderzenia dolną podwodną częścią jachtu, szczególnie kidem, płetwą sterową, jakieś przeszkody pod wodą zawsze mogą skutkować w przyszłości rozszczelnieniem kilu i zatonięciem jednostki, utratą jej stateczności lub utratą jej sterowności. Wszystkie takie rzeczy powinny być zgłaszane do armatora, jeżeli mamy jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności, no chyba, że chcemy okraść następnych czarterujących, nie zgłaszając np. wciągnięcia mooringu w śrubę napędową lub również zderzenia podwodnej części jachtu z jakąś przeszkodą. Warto się zastanowić, że to nasz błąd może doprowadzić do tego, że inna, zupełnie niewinna załoga poniesie jego skutki, tracąc jacht, tracąc ubezpieczenie lub spore środki pieniężne, bo trudno będzie im udowodnić, że to jednak nie oni dokonali tych właśnie szkód. Również w kwietniu miał miejsce inny spektakularny wypadek. Władze kanału Suezkiego odnotowały sygnał wezwania pomocy, który nadszedł od statku drobnicowca pływającego pod banderą Tanzanii. Władze kanału zareagowały na zgłoszenie bardzo szybko, ponieważ istniała groźba wywrotki tuż przed rozpoczęciem tranzytu w konwoju przez kanał w kierunku północnym. Na pokładzie jednostki znajdowało się w momencie zagrożenia 12 członków załogi. Aby zabezpieczyć zarówno statek, jak i znajdujący się na pokładzie personel, władze kanału w trybie alarmowym zadysponowały do dyspozycji holowniki, a także dodatkową łódź roboczą. Dzięki szybkiej reakcji udało się opanować sytuację i być może zapobiec kolejnemu zablokowaniu się kanału. Otóż, drodzy słuchacze, film z tej akcji jest również dostępny w naszym podcaście, w opisie naszego podcastu. Jednak praca w wąskich kanałach to praca ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żeglugi. Czasem jestem załamany, ponieważ dość często przepływam kanałem tzw. Ante, Świętego Ante, prowadzącym do miejscowości Skradin w Chorwacji. I nie jestem w stanie powiedzieć, jak często widzę, kiedy jachty ścinają zakręty, nie zdając sobie z tego sprawy, co leży za tym zakrętem, nie widząc tego, a w większości te jachty nie posiadają systemu OES. Więc wpakowanie się pod ogromny prom lub statek, który płynie również po tym ferwaterze, to tylko kwestia czasu. Już nie wspomnę o tym, że przy wejściu do ferwateru istnieją latarnie ze światłem widzialnym, mówiące o co duże i bezpieczeństwo wejścia. Jak często widzę jachty, które wpływają w ten kanał na żaglach, bo akurat wiatr im sprzyja, gdy w kanale za chwilę pojawi się prom, też nie jestem w stanie opowiedzieć. Czasem brak mi słów i wstyd mi, gdy na to patrzę, że jestem żeglarzem. Pamiętajmy jednak, że dobra etyka żeglarstwa mówi o tym, że to nie morze jest miejscem, żeby uczyć tych żeglarzy, że to, że sprzyja im wiatr, nie oznacza, że mają być niebezpieczni dla innych. A to, że oni się dobrze bawią na wakacje, skończy się tym, że inni tych wakacji nie będą mieli lub je stracą. Pamiętajmy, gdy wchodzimy na drogi o ograniczonej manewrowości, szczególnie przed basenami portowymi, to przebywanie na żaglach uzasadnione jest wtedy, kiedy nie posiadamy już możliwości prowadzenia jachtu za pomocą silnika. Jeżeli jednak wchodzimy na drogę przed portem na żaglach, mamy to zgłosić.
a zapłacimy za to przynajmniej z własnego ubezpieczenia. Jeżeli robimy to, bo nam się to żywnie podoba, to jesteśmy zagrożeniem dla siebie i dla innych. I nie jest to godne żeglarzy. Mam szczerą nadzieję, że wszyscy to już wiemy, a popisywanie się przed nami, żeglarzami, przed osobami, które się na tym znają, lub robienie takich rzeczy, nagrywanie i upublicznianie tylko po to, żeby mieć oglądalność, nie jest godne żeglarzy. Pamiętajmy, trzymajmy się swojej etyki żeglarskiej. A jak ona wygląda i do czego służy, serdecznie zapraszam do jednego z naszych wcześniejszych podcastów. Wygooglujcie sobie etyka na pokładzie jachtu i z sercem opowiemy Wam, jak ona wygląda, czego dotyczy, jak dużo bezpieczeństwa na morzu zależy od tego, czy przestrzegamy zasad również etyki. Następny interesujący wypadek miał miejsce 23 kwietnia. 4 osoby pozostawały zaginione na statku chińskim po zderzeniu z nabrzeżem mostu. Na skutek kolizji statek stanął, co było spowodowane uszkodzeniem poszycia, zalaniem ładowni wraz z pozostającym tam ładunkiem. Wszystko to miało miejsce na statku Xiang Ronghai 1 w pobliżu Zhujiang Bridge w Chinach. Dokładna przyczyna tej tragedii nie jest jeszcze znana, ponieważ miało miejsce zaginięcie, a prawdopodobnie śmierć 4 członków załogi. Zajmie się tym prokuratoria i Izba Morska. Jednak już teraz wskazano możliwe popełnione błędy na pokładzie jednostki eksploatowanej. Lokalne władze mocno ograniczyły ruch w tym miejscu, ponieważ nie wiadomo, jak ucierpiał również most pod wpływem uderzenia statku. Prawdopodobnie na naszym kanale swojego osobnego podcastu doczeka się również tzw. most Polaków w Chorwacji. To most łączący wyspy Pasman i Ugrian o wysokości 16,5 metra. To jedyny most w Chorwacji, zresztą jedyny most w wielu miejscach na morzu, który ma opisany prześwit pionowy. Bo stajnik wypływając gdziekolwiek ma znać całą drogę, po której będzie się poruszać i wszystkie niebezpieczeństwa z tym związane. Pływanie na gapę jak kierowca, słaby kierowca samochodu i podpływanie do najbliższego portu, gdy dzień się kończy i wchodzenie do przypadkowego portu, nieomówionego, mając nadzieję, że są miejsca, nie jest żeglarstwem, jest takim źle pojętym jachtingiem. Bo żeglarz wychodząc w morze, wychodząc, pamiętajmy, nie wypływając, bo tak też mówią to zawodowi marynarze i żeglarze, ma umówiony port, do którego płynie. Ma prawdopodobnie również wstępnie umówiony port asekuracyjny na drodze, gdyby jednak do optymalnego celu nie dopłynął. I tak zachowują się profesjonalni żeglarze, którzy chcą się rozwijać i chcą realizować rejsy zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. Minięcie mostu, albo jakczego nie minięcie lub uderzenie masztem w most, ponieważ prześwit nie pozwala nam na przejście pod mostem, jest naprawdę niegodne żeglarstwa. Pamiętajmy, że jednak jest to sport ekstremalny, wymagający wiedzy i umiejętności. Nie jest to źle pojęty jachting z dynkami z palemką. Niestety w ostatnich dniach miało również miejsce podobny wypadek na wodach śródlądowych Polski, gdy jacht uderzył masztem w linię wysokiego napięcia. Prowadzący jacht nie żyje. Osoba, która pobiegła z pomocą z wybrzeża, walczy o życie również w szpitalu. To dramatyczne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Pamiętajmy, zachowujmy się poważnie, bo pływać na żaglach potrafi każdy, ale prowadzić bezpiecznie, porównywalnie, tak żebyśmy byli z tego dumni. Jacht na morzu, ale też na wodach śródlądowych potrafią tylko dobrzy żeglarze, stajnicy i kapitanowie. Bądźmy nimi. Nie usprawiedliwiajmy później jakiegoś głupio swoich błędów. Pamiętajmy, najmądrzejsi z nas uczą się na błędach czyichś, nie na swoich. Następny interesujący z punktu widzenia nautycznego wypadek miał miejsce 25 kwietnia. Doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia pożaru na statku handlowym AK Discovery w rejonie Dardaneli w Turcji. Statek zmierzał do Bułgarii. Na skutek zdarzenia jeden z członków załogi został poszkodowany. Do akcji ratowniczej i zabezpieczającej statek oraz miejsce zdarzenia władze lokalne skierowały pilotówkę, szybką łódź ratunkową, a także 2 wielozadaniowe lodowniki. Bardzo długo trwała akcja gaszenia, schładzania kadłuba jednostki, a także zabezpieczania jej przed powstaniem zanieczyszczeń oraz innych możliwych złych scenariuszy. Otóż to, czy jednostka spłonie, czy nie, bardzo dużo zależy od pierwszych czynności, jakie wykona na pokładzie jednostki załoga.
Na statkach mają do dyspozycji wielozadaniowe systemy gaśnicze, ale zawsze one mogą zawieść, gdy zawiedzie załoga. Na jachtach nie jest inaczej. Pamiętajmy, że zbliża się lato, czyli trochę nonszalancja. Nie zapominajmy, że i przedział silnikowy na jachcie oraz kuchenka, najczęściej zaopatrywana przez gaz propan-butan, to miejsca, gdzie możliwe jest zapalenie i jest bardzo prawdopodobne. Pamiętajmy, żeby załogę zawsze przeszkolić z alarmu dymnego, alarmu pożarowego i alarmu łodziowego, pozwalającego na bezpieczne opuszczenie pokładu. Pamiętajmy, że jak uczy nas to pan profesor Kolbe, gdy coś powiemy, to słuchacze zapomną. Gdy powiemy i pokażemy, to nasi słuchacze to zapamiętają. Ale gdy pokażemy, powiemy oraz przećwiczymy alarm, to słuchacze nie tylko go zapamiętają, ale będą potrafili sami również powtórzyć procedurę alarmową. Zatem w przyszłości bardzo proszę wszystkich prowadzących prawidłową, skuteczną uprawę bezpieczeństwa. Nie zapominajmy, że mówienie to za mało. Mamy powiedzieć, pokazać i przećwiczyć alarmy z załóg. Alarmy takie jak alarm pożarowy, gazowy, dymny, wodny i łodziowy to alarmy, które mamy zawsze przećwiczyć z załogą. Dodatkowo nie zapominajmy oczywiście o alarmie człowiek za burtą, który mamy również przećwiczyć z załogą, ale nie tylko podejście do człowieka za burtą, ale również skuteczne podniesienie go na pokład. Jak uważni słuchacze zauważyli w naszych ostatnich podcastach dotyczących wypadków morskich, tylko w ostatnich latach kilkakrotnie kapitan zginął, bo nigdy nie nauczył załogi nie tylko jak podejść burtą do człowieka za burtą, tylko jak podnieść go na pokład. W dwóch z ostatnio opisywanych wypadków kapitan zginął, mimo że już był przy burcie. Tylko nikt z załogi nie potrafi go podnieść. Przecież człowiek w wodzie to nie koło ratunkowe albo tyczka. Mamy się nauczyć, jak to koło, zaopatrzone w człowieka, ważącego czasem 100 kg, podnieść na pokład. I nie zrobi to jedna osoba z pokładu. Czasem mają z tym problem nawet dwie osoby z pokładu. Mamy się tego nauczyć mądrze i rozsądnie, bo podejście do człowieka za burtą to dopiero połowa sukcesu. I niestety mam wrażenie, że podczas szkoleń wielu o tym zapomina. Dziś już serdecznie dziękuję słuchaczom za wysłuchanie naszego podcastu. Bardzo dziękuję na koniec, że dzielicie się swoimi uwagami z nami. To właśnie dla Was, dla naszych słuchaczy, podróżników i żeglarzy powstaje ten podcast. Przypominam, że robimy go całkowicie za darmo. A Wasze uwagi są dla nas bardzo znaczące i też nas motywują. Jednak z serca prosimy też, dzielcie się tematami, które chcielibyście usłyszeć na naszym podcaście. Na pewno doczekają się swojego czasu i na pewno się nimi zajmiemy. Tylko bądźcie cierpliwi. Tematów jest dużo i pojawiają się niestety z każdym dniem nowe. Zajmujemy się wypadkami na morzu. I kiedyś trochę w sercu liczymy na to, że wyczerpią nam się te tematy, bo wypadków nie będzie. Choć jest to trochę marzenie. Dziś z serca dziękuję za udział w podcaście. Zapraszam ponownie, jeśli podcast Wam się podobał, nie zapomnijcie go polubić. Dzięki temu algorytm pozwoli nam dotrzeć do większej ilości żeglarzy. A jeśli nie chcecie przegapić naszych podcastów, to również subskrybujcie nasz kanał. Z serca z pokładu jachtusistą kapitan Adam Jakubczak z rodziną pod żeglami, czyli żoną Edytą Koz-Jakubczak kapitan oraz córeczką Kaliną kapitanką, która wiernie pomaga mi w realizacji podcastu. Życzę Wam samych dobrych przygód. Takich, o których będziecie mówić całą prawdę, tylko prawdę i to z podniesionym czołem. Ahoj, żeglarze i podróżnicy.